14.30, czas sprawdzić, co wydarzyło się w stolicy i regionie. Konrad Krakowiak, dzień dobry. ...1200 uczniów i nauczycieli z Polski i zagranicy oraz 300 krótkich filmów związanych z historią naszego kraju. W Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się gala finałowa filmowego konkursu historycznego Patria Nostra, edycja mazowiecka. Ogromne emocje i duże zainteresowanie konkursem. Jest to konkurs historyczny filmowy dla młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. W aktualnej 5. edycji konkursu mazowieckiego bierze udział prawie 300 uczniów i nauczycieli z Mazowsza. Jest to 85 szkół, które wykonały 85 filmów związanych z historią Polski. Są też laureaci. W konkursie mazowieckim zwycięską drużyną jest młodzież z Otwocka, z Liceum Ogólnokształcącego w Otwocku, która wykonała pracę Koronacja Królowej Jadwigi. Kreatywne pomysły realizują uczniowie i nauczyciele z Polski i Polonii na całym świecie. Jestem dyrektorem Szkoły Polskiej imieniu Marii Curie-Skłodowskiej we Francji. Jestem opiekunem grupy, która zrealizowała film Narodziny Świętej Kingi, żony Bolesława Wstydliwego, także przyjechałam z trzyosobową drużyną. Mieszkam za granicą, ale przez 13 lat chodziłem do Szkoły Polskiej i bardzo ważne jest dla mnie uczestnictwo w takich konkursach. To już 5. gala filmowego konkursu historycznego Patria Nostra. Dziś odbyła się edycja mazowiecka.